Piłkarki ręczne KGHM Metrako Zagłębie Lubin zakończyły swoją przygodę z europejskimi pucharami. W 1/8 finału Pucharu EHF Miedziowe zmierzyły się z liderem francuskiej ekstraklasy Metz Handball. Na tle niezwykle silnego i utytułowanego rywala podopieczne Bożyny Karkut pokazały się z bardzo dobrej strony. W pierwszym meczu w Metz Miedziowe prowadziły przez większość czasu, przegrywając tylko jedną bramką 28-29. W drugim spotkaniu Lubinianki prowadziły już nawet różnicą 5 bramek, jednak w końcówce rywalki odrobiły straty i wygrały 24-22. Pomimo przegranej KGHM Metrako Zagłębie Lubin pożegnało się z europejskimi pucharami z podniesionym czołem. Ja osobiście zawsze jak startujemy w pucharach wolę grać z lepszymi przeciwnikami, bo czy z dobrymi przeciwnikami w sensie marki, Metz od lat tak naprawdę gości w Champions League, to jest wielokrotny mistrz Francji, w tym roku prowadzi w zasadzie z jedną tylko porażką i remisem. Sporo zawodniczek z różnych krajów, reprezentantek, jest z kim walczyć, myślę, jest jeszcze od kogo się uczyć. Także pod tym względem szkoleniowym na pewno jestem zadowolona, pod względem wyniku nie. Kto wie, czy wynik spotkania nie byłby inny, gdyby nie czerwona kartka dla Karoliny Semeniuk-Olchawy w końcówce pierwszej połowy spotkania. Czerwona kartka z gradacji Karoliny, no gdzieś już nam dawała sygnał, że ta druga połowa wcale nie musi być taka rewelacyjna, no niestety to się potwierdziło. Bo no, w tych najważniejszych momentach gdzieś mi zabrakło tej środkowej, która to wszystko poukłada. Szkoleniowiec mistrza Francji przyznał, że jego drużyna awansowała, gdyż miała więcej szczęścia. O końcowym sukcesie zadecydowały detale. I say a conference. I think the team he is more lucky. He win. Both team play maximum 100%. We wcześniejszych rundach Lubinianki wyeliminowały kolejno chorwacką Żelinę i białoruski BNTU Mińsk.